bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać, podziękować za to, że przyjęliście Państwo przede wszystkim zaproszenie do Romanowa, mimo nas Państwa gościć tutaj dzisiejszego popołudnia w Romanowie. Spotykamy się, proszę Państwa, po raz kolejny organizujemy wydarzenie w ramach takiego cyklu, który nazwaliśmy Tradycje Dworów Szlacheckich, Romanów Kraszewskich, ich sąsiadów i gości. I tak naprawdę realizację tego cyklu wydarzeń rozpoczęliśmy w roku 2018. Tak się składa, że w 2017 roku, to na pewno Pan Przewodniczący pamięta, trafiły do nas pamiątki dotyczące Izby Pamięci Dworu Antopolskiego. One zostały tutaj do nas przekazane przez Panią Alicję Rodniewską, dzięki też inicjatywie Pani Ewy Koziary, i na górze powstała taka nowa sala, którą nazwaliśmy Izbą Pamięci Dworu Antopolskiego. I to było właściwie początkiem do organizacji tak całego takiego cyklu spotkań, całego cyklu wydarzeń, tak jak powiedziałem, od 2018 roku. Najpierw wspominaliśmy w jednym roku rodzinę Zalewskich, rodzinę Rudniewskich, to oczywiście rodziny związane stricte z Antopolem. Później, kolejny rok, to mówiliśmy o historii ziemiaństwa na ziemiach polskich. W kolejnym roku też żeśmy, że tak powiem, wrócili pamięcią do dworów, które zlokalizowane są w tej chwili na Podlasiu, które pełnią różne funkcje, bo byli z nami przedstawiciele dworu w Zaburzu, pani dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kozury, bo tam też był dwór, w tej chwili mieści się ośrodek pomocy społecznej, byli przedstawiciele gminy Wodedwórze, którzy reprezentowali Antobor. I proszę Państwa, natomiast w roku ubiegłym to było wydarzenie dotyczące tradycji łowieckich i tradycji myśliwskich na dworach ziemiańskich. Tak naprawdę zawsze, gdy różne dokumenty biblioteczne wyjeżdżają w podróż z naszej biblioteki i wyjeżdżają w podróż do domu, tak jak w tym przypadku, chociaż jest to podróż niedługa, to zawsze wydaje mi się, że to jest bardzo ważne spotkanie i ja bardzo się z tego cieszę i zawsze jestem strasznie wzruszona, bo wydaje mi się, że jest to spotkanie takie wręcz intymne, bo tak mi się wydaje, wierzę w to głęboko, że te wszystkie stałe druki bardziej niż biblioteczny dotyk pamiętają dotyk rąk swoich pierwotnych właścicieli. Ważny dzień po raz kolejny w Muzeum Kraszewskiego w Romanowie. Tak, panie redaktorze, po raz kolejny organizujemy wydarzenie w ramach takiego cyklu, które nazwaliśmy Tradycje Dworów Szlacheckich, Romanów Kraszewskich, ich sąsiadów i gości. Ono jest organizowane praktycznie od 2018 roku. Co roku chcemy nawiązywać do tradycji dworów, do tradycji ziemiańskich, co innego prezentować. W roku bieżącym przygotowaliśmy nową wystawę. Ona będzie czynna u nas praktycznie od dnia dzisiejszego do końca maja bieżącego roku. Na tej wystawie prezentowane będą dwory związane z rodziną, z Kraszewskim i z rodziną Kraszewskich, takich jak Doga, Romanów, Kisiele, Kuplin, Choniatycze, Pięki, Omszana. Prezentujemy również miejsca związane z Józefem Ignacym Kraszewskim, Omelno, Chorodziec, Gródek, Żytomierz. Również wyposażenie biblioteki dworskiej, bo biblioteka dworska to nieodłączny element dworu ziemiańskiego. Wystawa przygotowana jest w oparciu o materiały zgromadzone tutaj w naszym muzeum, czyli materiały własne naszego muzeum, również w oparciu o materiały czy też eksponaty z Muzeum Zamojskich w Kozłówce, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Autorkami wystawy są pani Dorota Uryniuk i pani Dorota Demianiuk. Chciałem w tym miejscu serdecznie podziękować tutaj paniom współpracującym ze mną w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego za takie zaangażowanie, za wkład pracy w przygotowanie tej wystawy, bo to wymagało rzeczywiście dużo czasu, dużo poświęcenia, ale myślę, że dzięki temu będziemy mogli prezentować nową, fajną rzecz w naszym Romanowskim Muzeum, a oprócz tego w dalszej części dzisiejszego wydarzenia zaproponujemy tutaj naszym gościom, którzy przybyli dzisiejszego popołudnia do Romanowa, wykład pana profesora Andrzeja Markowskiego dotyczący języka na dworach szlacheckich w XIX wieku. Także wystawę otwieramy dzisiaj, jest czynna do końca maja. Wszystkich serdecznie zapraszam do Romanowa. Czy to takie otwarcie sezonu również tego? Wiosna za oknem? W pewnym sensie możemy tak powiedzieć, chociaż już pierwsze wycieczki mieliśmy tydzień temu, ale już zaczyna się powoli ruch turystyczny tutaj w Romanowie, także myślę, że od wiosny do późnej jesieni będziemy mieli gości. Oczywiście cały czas będziemy coś przygotowywać, różnego rodzaju atrakcje, bo już mamy zaplanowane kolejne wydarzenia związane z Nocą Muzeum, związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, w które nasze muzeum włącza się co roku. Także myślę, że każdy coś ciekawego w Romanowie będzie mógł w roku bieżącym dla siebie znaleźć. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo jest mi miło zaprezentować Państwu naszą kolejną wystawę czasową. Tak jak już Pan Dyrektor wspomniał, ta wystawa z okazji cyklicznych spotkań mówiących o tradycjach dworów ziemiańskich. W tym roku postanowiliśmy szczególnie uczcić Jana Kraszewskiego, bowiem w 2024 roku mija 160. rocznica śmierci Jana Kraszewskiego. Otóż otoczony był lasami borowymi właśnie. Naokoło były bagna, jeziora, rzeki, także dostęp do tego majątku był niesłychanie trudny, szczególnie na wiosnę. Ograniczyło prawie cudem dostanie się do tego majątku i Jan, kiedy się nadarzyła taka okazja, postanowił zamienić ten majątek ze swoim dalekim krewnym, też kraszewskim, i oddał ten majątek Borowa, a sam otrzymał dwa majątki, Ferysodowicze oraz Dołwe. Ferysodowicze niedługo stracił w procesie granicznym, zostało mu to Dołwe. I to właśnie w tym Dołwe powstało takie gniazdo rodzinne naszych Kraszewskich. Na dzisiejszej wystawie pokazujemy Państwu reprodukcje fotograficzne dworów. No i między innymi w dworku było też sporo obrazów Lucjana Kraszewskiego, czyli ojca Kazi. Na dole, proszę Państwa, to nie dworek, to stodoła, ale tyle udało nam się znaleźć. To jest stodoła w Joalinie. O tyle ważny jest dla nas ten Joalin, że to właśnie tam u swojej córki Joanny zmarł Jan Kraszewski. Ponieważ wiemy, że się też interesował archeologią, to też wiemy z jego przekazu, że wysyłał te kości do Kajetana, dzielił się swoimi zbiorami archeologicznymi. Następny dwór to jest dwór w Kublinie, tam też pisarz mieszkał. No i na końcu dom, już nie dwór, a dom przy ulicy Małej Berdyczowskiej w Żytomierzu, gdzie pisarz też przez kilka lat mieszkał. Jeszcze dwie reprodukcje fotograficzne, tym razem rysunków. Prezentują one dwa